Życzenia jest więc pora, bo to bardzo niewdzięczna praca i nie zawsze się opłaca. Czasem problemy z pracownikami, to znów z nawiedzonymi rodzicami. Czy dokumenty są wypełnione, czy dzieci zdrowe i najedzone, to remonty w wakacje, zmiany przepisów, inne kombinacje. Wszystko na głowie dyrektora. Taka jego ciężka dola, bo dyrektor to funkcja od zawracania chmur. Osoba do przenoszenia gór. Każdy jakieś hobby ma, a dyrektor tylko praca. Gdyby nie dzieci, nie dałby rady. Czy ta praca ma same wady? Nie. W uśmiechu dzieci jest coś takiego, co potrafi złamać każdego. A jak przytulą do siebie, to tak, jakby być w siódmym niebie. Więc pani dyrektor, życzymy radości, chęci do pracy i cierpliwości. U szefa uznania i doceniania. Odporności na ludzkie słabości, a przede wszystkim zdrowia mocnego do ogarnięcia tego wszystkiego.